Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, minęło sporo czasu już od emisji pierwszego odcinka o olejach. Dłuższy czas się przybierałem, żeby zrobić coś nowego, ale na wstępie chciałbym podziękować osobom, które fajne komentarze dodawali i informowali mnie o nowych specyfikacjach, o nowych danych, które pojawiały się w specyfikacjach. Także tutaj dziękuję serdecznie, bo to jest naprawdę duża pomoc. Wcześniej, jak szukałem materiałów, nie wszystko było. Szczególnie cieszę się, że uzyskałem dane o oleju Eurosint 2, gdzie wcześniej nie było tego w materiałach na internecie i na stronach producenta. Również pojawił się fajny olej Samurai, też świetny ma parametry, też chcę wam go pokazać i też go polecam również. Ale zacznijmy od tego, że starałem się cokolwiek zrobić, jakieś przebadać te oleje i tutaj taki piec miałem jeszcze z czasów pierwszej pracy zawodowej, taki piec laboratoryjny. Starałem się wygrzewać te oleje do temperatury około 300 stopni, patrzeć jak one się zachowują. Wadą tego rozwiązania jest to, że po prostu rzeczywiście piec świetnie działał. Trzymał fajne parametry, równo i dokładnie temperaturę wskazywał, ale niestety nie można było nic zobaczyć. Po prostu te próbki były w piecu i niestety nic nie można było zaobserwować. Dlatego też, słuchajcie, zakupiłem taki prosty termometr, taki prosty elektryczny, laserowy termometr i postanowiłem to zrobić w warunkach domowych, żeby cokolwiek wam pokazać, jak te oleje się zmieniają pod wpływem temperatury. Niewiele też na tym widać, nie można tego traktować jako coś istotnego, ale chcę wam pokazać. Więc taki termometr zakupiłem na AliExpress bezpośrednio z Chin, kosztował 30 zł. Pomyślałem sobie, przyda mi się do innych rzeczy i rzeczywiście przydaje mi się do badania temperatury ścian, zwłaszcza zimą, jakichś tam innych rzeczy. Nie jest dokładny, ma taki błąd pomiarowy w zależności od odległości. Im bliżej mierzysz, to temperatura jest bardziej dokładna. Im oddalasz się od miejsca, które mierzysz, to po prostu ta temperatura jest bardziej niewłaściwa. Dobrze, i słuchajcie, co ja zrobiłem? Więc wziąłem taki stary garnek, stary rondel, który u nas nie zdawał egzaminu i już leżał na złomowisku. Postanowiłem jego wykorzystać do tego, aby te oleje chociaż wizualnie zobaczyć, jak to jest, co się dzieje z nim pod wpływem temperatury. Wkropliłem takie trzy krople trzech rodzajów olejów. Dwa niebieskie to jest olej LS+ i HP. Czerwony to jest motul. Tutaj na temperaturę nie zwracajcie, bo temperatura nic tutaj nie pokazuje, nie można tu nic wywnioskować odnośnie temperatury, ale ciekawą rzecz zauważyłem, oleje chustkwarne rozwarstwiają się na takie dwie frakcje, taką wodnistą, jasną, bezbarwną, w ogóle nie mającą nic wspólnego z olejem i na taką też przezroczystą, taką, która przylega do powierzchni, taką jak parafina, taki jakby smar, ale nie przylega zbytnio mocno do powierzchni. Natomiast olej motul, ten czerwony, przylega bardzo mocno do powierzchni i ciężko go z tej powierzchni zerwać. Zostaje on tam na dłuższy czas. No, zobaczmy, jak to wygląda. Teraz właśnie będziemy podgrzewać ten olej. I no, przypatrzcie się. Ten niebieski po lewej to jest olej LS+. Już widać, że on się tak właśnie rozwarstwia i nie trzyma się powierzchni całkowicie. Dobra, podgrzewamy. No i patrzymy. Temperatura 83, już LS+ po prostu się rozjechał i zaczyna rozjeżdżać się też HP. Zobaczcie, nic w miejscu, w którym one były na samym początku, nic nie zostało, totalnie nic. Natomiast motul, mimo że też już płynie, ale w tym miejscu, w którym był zakroplony, dalej trwa, dalej pozostała warstwa tego oleju. On po prostu bardzo silnie przylega. Może wy tego nie widzicie na tym, ja to widziałem na własne oczy, to ewidentnie widać dwie frakcje takie, w tych niebieskich są dwie, jedna taka wodnista, a druga taka właśnie kleista. Natomiast w motulu jest tylko ta kleista, nie ma tej wodnistej warstwy. Mimo że ten motul popłynął, to
klimatu niestety, ale tamtej wodnistej warstwy nie było. Także mi się wydaje, że to w jakimś sensie oddaje jakość oleju. No dobrze, to taka mała próba, nic nie wnosząca właściwie, tylko pokazująca Wam, że jednak są oleje, które przylegają mocno do powierzchni, ale są oleje, które pod wpływem temperatury tracą swoje wszelkie właściwości i odpływają. Słuchajcie, tutaj jeszcze można by było ten oleje badać poprzez mikroskop skaningowy, ewentualnie elektronowy lub przez dyfraktogram i zrobić takie właśnie wykresy, takie dyfraktometry, które pokażą, jak taki olej się rozpada na jakie związki chemiczne, ale ja tego badał już nie będę, to jest zbyt skomplikowane. To mają takie urządzenia firmy specjalizujące się w takich badaniach oraz uczelnie techniczne. Ja to kiedyś robiłem, to jest między innymi jedna z kartek mojej pracy dyplomowej. Badaliśmy akurat związek samara, żelazo, kobalt, to są magnesy bardzo, bardzo silne. Także takie piki pokazują nam, jakie frakcje się wydzielają, jakie związki chemiczne. Także wtedy bardzo łatwo zaobserwować, kiedy olej stracił swoje właściwości, rozpadł się na różne rodzaje inne związki chemiczne. Także to można by było zrobić, ale niestety to jest już za gruba historia i dałem sobie spokój. Aha, dobra. Zrobiłem, słuchajcie, zaktualizowałem wykres o olejach i również zrobiłem też nową tabelkę, którą też uzupełniłem o klasę jakości poszczególnych olei. Dodałem nowe oleje. Słuchajcie, nowe oleje. Które nowe oleje przybyły? Tak jak powiedziałem wcześniej, Aipon Samurai Rancing, ten doszedł, bardzo dobry olej. Zobaczcie, temperatura zapłonu 264. Norma jakości API TC. Zobaczcie, jeszcze doszedł Eurosin 2, który ma temperaturę zapłonu 258. Spełnia normy jakości API TC, JASO FC, JASO FD. Doszedł jeszcze Jasol 2T i Sea Oil. Też niezłe oleje. Temperatura zapłonu Jasol 2T to jest 210. Klasa jakości API TB i Jasol FB. Zwróćcie na to uwagę, to jest bardzo istotne. I Sea Oil, temperatura zapłonu 180. Klasa jakości API TC. Tutaj w tej kolumnie, słuchajcie, zawarłem normy jakości, żebyście też mieli. Można to sprawdzić było. Co dziwnego się stało? Zobaczcie, olej Stihl HP Super w najnowszej specyfikacji stracił temperaturę zapłonu i w tej chwili ma 71 stopni. Wcześniej był dość wysoko, w tej chwili jest dość nisko. I tutaj staram i jeszcze klasa jakości JASO FD. Słuchajcie, musicie sprawdzać te karty charakterystyk olei, one się zmieniają. Tak jak wcześniej pokazałem w pierwszym odcinku, że normy w Stihlu się często zmieniają i trzeba na to zwrócić uwagę. Tak teraz też to mówię. No niestety, tak to już jest. Ja wszelkie te karty charakterystyki kopiuję i zachowuję na dysku, żeby ktoś mi w przyszłości kiedyś nie zarzucił, że fałszywie jakieś informacje pokazuję. Oczywiście nie będę tego zawsze aktualizował, ale w razie jakichś wątpliwości mam te karty charakterystyki i zawsze pokaże się, że niestety, ale takie były wcześniej parametry tych olei. Jest to niezbyt dobre. Gdy parametr się poprawia dla oleju, to jest ok, super, można tego nie kontrolować, ale widzimy też, że te parametry się pogarszają i to znacznie. Tak ten wykres wygląda. Nie da się go za bardzo pokazać na stronie. Może tutaj ukryjemy widok. Słuchajcie, więc mam taki wykres, który pokazuje nam te wszystkie oleje. Najlepszy jest cały czas Motul 800 Raw Transic, drugi z kolei to jest Samurai, trzeci Eurosint, Motul 800 Offroad, troszeczkę nam się ta klasyfikacja tutaj zmieniła. Stihl HP Ultra, ale on ma klasę jakości API JASO TB, a właśnie odnośnie klasy jakości. Bo to jest bardzo istotne, też to musimy mówić. Ten odcinek po prostu wnosi w to. Mamy taką stronę, ale tu my zrobimy inaczej, żebyście widzieli, że to wchodzimy na tą stronę. Tutaj, o. Wchodzimy na tą stronę, to jest strona forum samosmarowe.pl i słuchajcie, tu jest wszystko opisane.
Każdy może na tą stronę wejść i sobie przeczytać wszelkie opisy norm jakościowych olei. Mam tutaj na przykład takie normy jak API, to jest norma amerykańska, ISO norma europejska, JASO norma japońska, a tam nawet nie wiem, jak to jest norma. I słuchajcie, co oni mówią o normie API TA, to jest do takich prostych, mało obciążonych silników, API TB trochę mocniejszych. I teraz API TC, do silników, które narażone na uszkodzenia przy szybkim uzyskiwaniu maksymalnej mocy. Taki olej musi spełniać swoje zadania w bardzo wysokiej temperaturze, bez ryzyka zatarcia silnika. Właściwości oleju są w zupełności wystarczające dla największych, nawet motocykli, skuterów śnieżnych i lub pił mechanicznych. Zazwyczaj są to silniki o pojemności skokowej 50-500 cm3. API TCS. Taki sam jak API TC, ale jest to olej syntetyczny, ale producenci tego nie przestrzegają i zawsze piszą API TC. Mimo że olej jest syntetyczny, to jest napisane API TC. Wiadomo, o co chodzi. I oczywiście API TD do silników zaburtowych w motorówkach. Więc słuchajcie, nas interesuje do tych maszyn, które my używamy, olej o takiej specyfikacji jak API TC. W API TD nie ma nic o temperaturze, nie ma nic o zmiennych warunkach pracy silnika, o nagłym przyspieszaniu. Zresztą tam te silniki w motorówkach chodzą na stałych prędkościach, najczęściej, rzadko kiedy one mają takie ciągłe zmiany prędkości obrotowej, jak to ma miejsce w pilarkach, w kosach spalinowych, dmuchawach. I teraz kolejna sprawa, jak to się ma do norm japońskich? A więc tak, API TA to jest JASO FA, API TB to jest JASO FB, API TC to jest JASO FC. JASO FD to nie jest API TC. Zwróćcie na to uwagę, bo tutaj zalecam, sam też sobie to wyjaśniłem, że dla nas najważniejsza i najlepsza norma dla oleju, dla tych maszyn, których używamy, to jest dwusuwowych API TC i odpowiednik JASO FC, nie JASO FD. Często producenci olejów podają, że olej spełnia normę i JASO API TC i JASO FD. Ale to są dwie różne normy i dla dwóch różnych silników. Mogą spełniać obie normy, ale musi być to podpisane po prostu, opisane. Dlatego też musicie wiedzieć, że norma JASO FD jest zupełnie do innej klasy silników. Do jakich? Już wam pokazuję. Jest taka stronka o chłodzeniu silnika zaburtowego, bo norma JASO FD jest dla silników zaburtowych. Słuchajcie, i cóż, te silniki zaburtowe kiedyś były w większości chłodzone powietrzem, a teraz są w większości chłodzone wodą. Wynikiem tego jest taka stróżka wody wykazująca, że chłodzenie działa. Pompa wodna pompuje olej do układu chłodzenia i silnik zaburtowy ma chłodzenie. Oczywiście mówi to nam tyle, że temperatury po prostu są znacznie niższe w tym silniku niż w silnikach dwusuwowych chłodzonych powietrzem i dlatego te oleje, które tam są użytkowane, mogą być o mniejszych parametrach temperaturowych. Natomiast jeśli chodzi o obciążenia mechaniczne, czyli naciski, być może jednak ten olej JASO FD jest wyższej klasy i bardziej chroni silnik przed naciskami, ale niestety przed gwałtownymi zmianami prędkości obrotowej i przed częstymi zmianami warunków pracy i wysokich temperaturach tak nie chroni jak klasa jakości API TC i JASO FC. To by było tyle z tego. Cóż tu jeszcze mogę wam pokazać i powiedzieć? Właściwie chyba nic. To, że taki wykres nowy powstał, uwzględniał nowe oleje. Tutaj właśnie wyszczególniłem wam te normy. Pogrubiłem, żebyście wiedzieli, że te oleje spełniają te normy, które najbardziej przyczyniają się do ochrony silnika przed zatarciem, przed przegrzaniem, więc są to normy API TC i JASO FC. Dajmy na to, zobaczcie, Eurosyn 2 spełnia trzy rodzaje norm: API TC, JASO FC i FD. Samurai API TC. O to właśnie nam chodzi. Motul 800 Raw Transic API TC. Stihl HP Ultra niestety ma normę klasy jakości JASO FB. Stihl HP też JASO FB. JASOL 2T norma API TB i JASO FB. Też nie pasuje nam. Sea Oil API TC.
O to nam chodzi. Twórz Titan API TC. Słuchajcie, no co mogłem tutaj, wprowadziłem zmiany, korekty. Jeśli coś się jeszcze zmieni, to po prostu to zmienię. Na sam koniec chciałbym powiedzieć, że jeden z obserwatorów mojego kanału wpadł na fenomenalny pomysł, a właściwie się okaże, że to jest fenomenalny, ale warto go spróbować. Chciałbym was prosić o taką rzecz. Chciałem was prosić o taką rzecz. Jest to Denzel 132. Zrobił on film na YouTube i pokazał on, jak wygląda tłok, pierścienie, rowki pierścienia w tych miejscach najbardziej neurologicznych, gdzie dochodzi do zanieczyszczenia nagarem pod wpływem użytkowania tego jakiegoś tam oleju, którego on używał. No ja wiem, jaki to jest olej, na razie nie chcę go mówić, bo to będzie mylące. Zrobił te właśnie filmiki, ale to wystarczy zrobić zdjęcie, jak to wygląda. Tutaj jeszcze mam drugi film od niego. To jest, tamten był z kosy, ten jest od pilarki. I zrobił taki filmik i pokazuje, że używał takiego i takiego oleju. I tak wygląda tłok po kilku latach użytkowania na tym oleju. Widzimy tutaj sporo nagaru. W tamtej akurat kosie było mniej tego nagaru. W każdym razie fajny pomysł padł. Powiedział do mnie, czy nie można by było zrobić takiego filmu, takiego materiału o no to, jak się zmienia stan czystości środku silnika. I stwierdziłem, że tak, jak najbardziej można, tylko ja sam tego nie zrobię. Ja nie mam dostępu do wielu różnych maszyn. Najlepiej było zrobić przekrój. Wielu osób z całej Polski, jakby się dało, i nawet ze świata, gdybym otrzymał takie zdjęcia po odkręceniu tłumika, jak wygląda tłok i opis z tym, na jakim oleju ta maszyna chodziła, można by było zrobić materiał o wpływie oleju na stan czystości silnika i na tym, jak się zbiera nagar, bo ten nagar to jest negatywne zjawisko. I decydującym elementem w tym wszystkim właśnie jest olej, więc jaki olej i jak wygląda tłok pod wpływem użytkowania takiego oleju. Więc jeśli ktoś miałby ochotę dołożyć cegiełkę swoją do kolejnego materiału, jeśli chcecie, żeby powstał taki materiał, to ja oczywiście go zrobię, ale no, potrzebuję tych materiałów. W opisie filmu wstawię swój adres internetowy, na który będzie można przesłać zdjęcia. Oczywiście, ja wiem, to jest kłopotliwa sprawa, bo to trzeba odkręcać ten tłumik. Zachodzi obawa uszkodzenia uszczelki pod tłumikiem, ale jeśli przy okazji coś tam grzebiecie, coś tam robicie, coś tam sprawdzacie, to po prostu zróbcie zdjęcie, opiszcie, na jakim oleju maszyna chodziła, jaka to była maszyna, jaki to był olej, a ja to sobie posegreguję, zademonstruję wam w kolejnym odcinku i to w bardzo miarodajny sposób pokażę, jak oleje wpływają na pilarkę, na wnętrze silnika. To tyle, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.